Panie przewodniczący, szanowni państwo, po raz kolejny mamy posła, który łamie regulamin Sejmu i lekceważy bezpieczeństwo nas wszystkich. Panie pośle Braun, trochę przyzwoitości, albo pan założy maseczkę, albo zwracam się do pana o opuszczenie tej sali. Dlatego, że stwarza pan zagrożenie dla innych, nie ma pan zwolnienia. Panowie, to jest takie śmieszne, nie? To jest takie straszne. To jest takie samo śmieszne, jak ten napis, który zrobiliście haniebny przed Sejmem. Byście się wstydzili w ogóle tu dzisiaj pokazywać ci, którzy stali przy tym napisie 2 dni temu przed Sejmem, bo obraziliście wszystkich Polaków i tych, którzy zginęli po Oświęcimiu. W związku z czym niech pan nie mówi wtedy, kiedy ja mówię. Niech pan nie mówi wtedy, kiedy ja mówię, dlatego że przynosicie... Nosek się panu odsłonił, nosek, panie pośle. Wie pan co, trochę szacunku. Trochę szacunku i szacunku dla ludzi, którzy zginęli w Oświęcimiu. Bo mówi pan o moich krewnych, mówi pan o moich bliskich, więc proszę z powagą. Przynosicie hańbę Sejmowi. Dobrze.